mnie Kraków to nie tylko rynek i planty, to przede wszystkim miejsce związane ze wspomnieniami własnymi, ze wspomnieniami mojej rodziny. Dlatego zapraszam Państwa dziś na wycieczkę do Podgórza. Perła w koronie podkrakowskich gmin. Tak mówił o nim Józef Leo, prezydent miasta Krakowa, który to właśnie Podgórze do Krakowa przyłączył w 1915 roku. Jesteśmy przed podgórskim magistratem. To właśnie tutaj zasiadało kilku przedstawicieli rodziny Emilewiczów na przełomie XIX i XX wieku. Byli adwokatami, byli przedsiębiorcami, budowali szkoły, starali się, aby Podgórze było pięknym, dobrze rozwijającym się miastem. Kiedy mieszkańcy Podgórza mieli już tartak i cementownię, mieli miejsca pracy, w których pracowali, mieli elegancką ulicę, przy której mieszkali, przyszedł czas na szkołę, pierwszą powszechną szkołę, która powstała właśnie tu, przy ulicy Zamojskiego, z inicjatywy kilku podgórskich radnych. Zapraszam do środka. Wśród radnych, którzy podjęli decyzję o budowie szkoły i tę szkołę w ciągu 2 lat wybudowali, znalazł się Walenty Emilewicz. Był on także członkiem Komitetu Budowy Szkoły. Sam mieszkaniec Podgórza, radny, właściciel tartaku, który sąsiadował z włościami matecznych, nieopodal dzisiejszego Ronda Matecznego. Cmentarz podgórski. Miejsce pamięci legionistów i harcerzy z Fioletowej Trójki, bohaterów I wojny światowej. Miejsce pochówku mieszkańców XIX-wiecznego miasta. Walenty Emilewicz, przedsiębiorca, właściciel tartaku i cegielni. Pierwszy radny miejski z rodziny Emilewiczów. Doktor Józef był adwokatem, także radny. Ten, który przyłączał Podgórze do Krakowa. Piotr, brat Józefa, był architektem. Zaprojektował wiele kamienic i budynków publicznych w Rzeszowie. Sentymentalna lekcja pamięci. Lubimy ich wspominać. To najlepsza kawa w mieście. Kiedy ją piję i patrzę na kładkę Bernatkę, myślę o tym, kiedy 100 lat temu przyłączano Podgórze do Krakowa. To dzięki temu wtedy Kraków stał się wielki. Dzisiaj Kraków potrzebuje podobnych idei, podobnych pomysłów. Potrzebuje pomysłu na miarę wielkiego Krakowa XXI wieku. Potrzebuje pomysłu, który złączy to, co stare, to, co piękne i zastałe w Krakowie i zbuduje to coś nowoczesnego, tę nową jakość. 100 lat temu robili to przodkowie mojej rodziny. Dzisiaj ja kandyduję w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jestem gotowa ciężko pracować dla Krakowa XXI wieku. 16 listopada, bardzo proszę Państwa o głos.